Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zacząć, najpierw zapytam o to, jest Pan już w naszym regionie, rozmawiał Pan rano dzisiaj z przedsiębiorcami z Wisły, teraz jest Pan po spotkaniu z młodzieżą. Jakie wnioski Pan wysnuwa po tych spotkaniach? Ogólne takie, że jest w ludziach bardzo dużo nadziei na zmianę i że wydaje mi się, że ludzie tej zmiany chcą, potrzebują i że jest szansa na to, że ta zmiana się stanie, jaki słodki brząc, i że nie jest tak, jak niektórzy mówią, sprawa zamieciona, przegrana, nic nas tutaj już nie czeka. Ludzie chcą zmiany, ludzie są na nią gotowi, ludzie są ciekawi, jaką mamy propozycję. Natomiast w takiej warstwie konkretnej, no każde spotkanie jest inne. Kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami dzisiaj, no to oni mówią mi o tym, jak nieefektywne były tarcze antykryzysowe, jak bardzo pewne branże zostały zupełnie pominięte, podczas kiedy wielkie państwowe koncerny dostawały dziesiątki milionów złotych z tych tarcz, jak bardzo męczył ich chaos w wprowadzaniu i znoszeniu obostrzeń, jak widzą problem słabości Polski dzisiaj na arenie międzynarodowej, który przekłada się na walkę o prawa polskich firm, przedsiębiorców, ale też i pracowników w innych miejscach. To są takie spotkania, z których też wynosi się pewne konkrety, które później, no widzisz, niektóre są na przykład do wdrożenia do Twojego programu, inne są dobrym materiałem na interpelacje, innymi trzeba się zająć systemowo. Spotkanie z młodzieżą było o czym innym, jeszcze po drodze, jeszcze konferencja prasowa o czymś innym. To bardzo aktywny dzień. Wczoraj rozmawialiśmy wiele z samorządowcami w Czechowicach, Dziedzicach o samorządzie. Miałem spotkanie autorskie, bardzo intensywny czas, ale z drugiej strony cieszę się, że można znowu wrócić do jeżdżenia i spotykania się z ludźmi. Pan jako taki komentator życia politycznego z pewnością dostrzega, że polska kultura polityczna, czy poziom polskiej debaty publicznej, jeśli w ogóle o niej możemy mówić, no jest w dosyć kiepskiej kondycji. Jaki pomysł ma Pana formacja, która też stara się myśleć przyszłościowo, żeby polska rozmowa Polaków o polityce niekoniecznie jako się koncentrowała na antagonizmach społecznych? Chyba, no przede wszystkim my się musimy nauczyć tego, że nasza różnorodność nie jest problemem, tylko jest zasobem. Taka prymitywna, plemienna polityka, którą uprawiają dzisiaj niektórzy, mówi, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, dobrze będzie, jak się nie będziemy różnić, jak będziemy wszyscy maszerować w jednym kierunku i śpiewać jedną piosenkę. A jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, dzisiaj największą umiejętnością jest zbudowanie nie jednolitości, a pojednanej różnorodności. A tego, że ludzie mający różne poglądy są w stanie, nie zgadzając się co do pewnych kwestii i wiedząc o tym, powiedzieć to sobie głośno, a załatwiać sprawy, co do których, które są nam wspólne. I ja chciałbym zmienić polską w ogóle politykę i polską scenę polityczną przede wszystkim przez pragmatyzm rozwiązań, które proponujemy. Przez odejście od takich postulatywności w zakresie ideologicznej. My nie jesteśmy partią, która idzie z postulatami ideologicznymi. Ja powiedziałem wprost, że u nas w partii nie będzie dyscypliny w sprawach światopoglądowych. Że my idziemy umawiać się z ludźmi na bardzo konkretne rzeczy do załatwienia w Polsce i zamierzamy je załatwić. Jak się to trochę uspokoi, jak przyjdzie władza, która w Polsce spuści trochę ciśnienia, wypuści trochę powietrza, sprawi, że to będzie takie wszystko bardziej, że tak powiem, będzie miał więcej miejsca wokół siebie, to myślę, że w pewnym momencie zaczniemy używać innego języka. Jeżeli ktoś cały czas daje nam przekonanie i zachowuje się w ten sposób, jakbyśmy byli na wojnie, no to będziemy używali wojennego języka i zachowywali się agresywnie. W momencie, w którym ktoś nam powie, nie jesteś na wojnie, to w tym momencie włączy nam się ten język, którym załatwiamy sprawy naszej codzienności. To z tego też wynika, że dzisiaj na przykład jest Pan na Śląsku Cieszyńskim, a jutro jedzie na Żywiecczyznę, która jest no, regionem o zupełnie innych poglądach politycznych? Chyba akurat mi zależało przede wszystkim, żeby odwiedzić tę część Śląska i też nie koncentrować się na dużych miastach, żeby być w tych miastach wciąż dużych, ale powiatowych, mniejszych, nie tylko w Bielsku-Białej, nie tylko w Częstochowie, nie tylko w Katowicach, z całym szacunkiem dla nich, ale tak jak teraz w Czechowicach, Dziedzicach, w Cieszynie, w Wiśle, w Ustroniu, w Żywcu. Województwo Śląskie jest jednym z najbardziej różnorodnych pod każdym względem w Polsce, tak? Od ziemi częstochowskiej przez Śląsk, przez Podbeskidzie, przez ziemię cieszyńską. To jest bardzo, bardzo ciekawy organizm. Ja jako człowiek z Kresów
z wielką radością też przebywam w miejscach, które są tak, tak różnorodne, ale nie ma w tym jakiegoś takiego politycznego planu, że pojedziemy do tych i pojedziemy do tamtych. Ja po prostu chcę się spotkać z ludźmi, przedstawić się. Jutro w Żywcu prawdopodobnie przedstawimy naszych samorządowców. Chcemy tam istnieć samorządowo, więc każda taka wizyta to w każdym mieście, w każdej miejscowości okazja do skupienia się na czymś innym. W jednym z ostatnich wywiadów mówił Pan o prawdopodobieństwie wyborów przyspieszonych, które miałyby się odbyć już 10 października. Czy myśli Pan, że do tego czasu jesteście w stanie przekonać odpowiednią ilość Polaków do Waszej wizji? Myślę, że tak. Wie Pan, szybkie wybory to bardzo krótka kampania. Szybkie wybory to bardzo, to konieczność bardzo takiego dużego sprężenia, ale to też ma swoje plusy. Oczywiście, że to jest ryzyko, że to jest wyzwanie, ale to też jest coś, co może poprzez taki trochę potencjał pospolitego ruszenia, w którym jesteśmy dobrzy, przyniesie oczekiwany efekt. A więc ja nie boję się wyborów ani wcześniejszych, ani późniejszych. Po prostu chcemy je wygrać i pójdziemy do nich i spróbujemy jak najlepiej zrobić naszą pracę. Przyciągacie też ludzi z różnych środowisk politycznych. Też ostatnio do Polski 2050 dołączył poseł wybrany w naszym regionie, pan Mirosław Suchoń. Czy waszymi poglądami interesują się też politycy partii rządzącej, czy koalicji rządzącej? Tak, mamy takie rozmowy, ale te rozmowy są trudne. Te rozmowy są też obudowane no oczywiście mnóstwem lęków, obaw, pytań, wątpliwości. Ja jestem przekonany, że kiedy okaże się, że ten rząd już definitywnie po prostu nie ma nic do zaproponowania i upada, to tam jest co najmniej kilkunastu, a powiedziałbym, że nawet więcej parlamentarzystów, którzy natychmiast się stamtąd odmeldują. I dzisiaj są oczywiście jeszcze w tej Zjednoczonej Prawicy, bo są, ale widzą, w którą stronę to zmierza i tak jak my widzimy wśród takiego elektoratu, który do tej pory właśnie głosował na Prawo i Sprawiedliwość, bo to przede wszystkim o nich chodzi, i wierzył, no to już widzą, że im już wierzyć nie można, że oni po prostu szukali za dużo razy i już nie mają nic do zaproponowania, że tylko mogą jakby mocniej piłować ten polski silnik na jałowym biegu, aż zapiłują go na śmierć. I ja myślę, że dni PiS-u są policzone. Znaczy, ja nie wiem, jak długo to potrwa, ale wierzę, że to już jest blisko końca. A jakie to są obawy? Czy to jest tylko kwestia przejścia z rządu do opozycji? Proszę pana, to jest, oni się zachowują jak mafiozi, a więc ci ludzie się po prostu boją, że będą się zachowali jak mafiozi w stosunku do nich, w stosunku do ich rodzin, że będą im nękali dzieci, że będą fabrykowali na nich kwity, że będą ich śledzili, że będą robili te wszystkie rzeczy, żeby wywrzeć na nich presję psychiczną i ci ludzie są bezwzględni, będą to robić, oni się po prostu boją fizycznie czasami o siebie. Ta władza przejęła instytucje państwa, używa ich często do kryminalnych praktyk czy parakryminalnych. Na to nie może być zgody. I tego się oni przede wszystkim obawiają. Oni się obawiają o swoich bliskich, o swoje środowisko, ale te obawy z czasem też miną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dziękuję bardzo. Dzięki.